17 czerwca wspominamy świętą Alinę z Forest, męczennicę. Alina z Forest, znana także jako Alina z Brukseli, pochodziła z rodziny pogańskiej. Mieszkała z rodzicami w Dilbeek, niedaleko Brukseli. Były to wówczas tereny misyjne. Przyjęła chrzest bez wiedzy rodziców, którzy byli temu przeciwni. Aby jej uniemożliwić kontakt z chrześcijaństwem, została siłą sprowadzona do domu i zamknięta. Zraniona przez pilnującego ją strażnika, zmarła 17 czerwca 640 roku i została pochowana w Forest, koło Brukseli. Chrześcijanie oddawali jej hołd jako męczennicy i od początku nazywali ją błogosławioną. Wkrótce jej grób stał się miejscem pielgrzymkowym. W 1105 roku benedyktyni zbudowali tam swoje opactwo. 19 maja 1193 roku relikwie świętej Aliny zostały uroczyście przeniesione przez opata tego klasztoru, co było wówczas odpowiednikiem dzisiejszej beatyfikacji i kanonizacji. Ponownie relikwie zostały przeniesione w 1524 roku do dedykowanej świętej Alinie kaplicy w nowo wybudowanym kościele przylegającym do opactwa. Święta Alina jest patronką w chorobach oczu i przy bólach zębów. W ikonografii przedstawiana jest w stroju księżniczki z oderwanym jednym ramieniem. Niekiedy jako uzdrawiająca niewidomego mężczyznę albo ze wspierającym ją aniołem. W rodzinnej Brabancji wspominana jest 16 czerwca, w innych krajach 17, 18, 19 lub 24 czerwca. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Aliny, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.